Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro na zachodzie Polski ma być słonecznie, nad resztą kraju więcej chmur. Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum znajdzie się w rejonie Danii. Natomiast o wschodnie regiony zahaczy front atmosferyczny. Dalej ma napływać chłodne i wilgotne powietrze z północnego wschodu. Noc dość pogodna, tylko nad ranem śnieg może się pojawiać na północy Podlasia. To kolejna mroźna noc ze spadkami do minus 3 stopni, na Pogórzu do minus 6. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Jutro na zachodzie kraju słoneczna pogoda, natomiast nad pozostałymi regionami będzie więcej chmur niż słońca. Będą się trafiać tylko przebłyski. Dużo częściej mają się pojawiać przelotne opady śniegu albo deszczu ze śniegiem od Warmii i Podlasia po Śląsk i Karpaty. Zachód Polski cieplejszy, tam do 6 stopni, na wschodzie najchłodniej 2-3 stopnie. Ciśnienie będzie rosło. We wtorek słaby śnieg popada miejscami na Podlasiu i na południowych krańcach. Poza tym sporo chmur, czasem trochę jaśniejsze niebo i od 2 do 7 stopni. W środę najpogodniej na Pomorzu i przy zachodniej granicy. Im dalej na wschód, więcej chmur z mieszanymi opadami. Mocniej popada tylko w górach, tam spadnie śnieg. W czwartek rano uważajmy na marznące mgły. Później zrobi się pogodniej. W piątek słonecznie i cieplej. W sobotę na zachodzie już może być nawet 12 stopni. Jeśli prognozy się sprawdzą, początek następnego tygodnia będzie dużo cieplejszy. Do zobaczenia.